siema! Witam moich kochanych fanów! Dzisiaj będziemy gadać sobie trochę o analizie technicznej i o tym, kurwa. Pełna! Tak, sensei? Przynieś mi wódki! Ale masz już whisky, nie wolno mieszać, sensei! To ci nie będę mieszał, baranie! Będę pił po kolei. Dobra, dziś będziemy sobie... Kurwa, faja mi spadła, ja pierdolę. Będziemy sobie gadać o akcji MBP. O tym, że kryptowaluty są bardzo złe. Nawet się rybuje. I tak dalej. I o analizie technicznej, o. Ale to zaraz, bo muszę wyszerzyć. O matko. Witam jeszcze raz. Weź ten wykres, popraw, bo gówno widać. Dobra. Więc tego. Kolega jeden w komentarzu mnie pytał, czy analiza techniczna na kryptowalutach ma w ogóle sens, bo gdzieś czytał, czy słyszał, że nie ma to sensu, że to nie ma jakby porównania z innymi rynkami, tak? Dobra, to ja wam teraz powiem, jak to jest tą analizą techniczną. Przede wszystkim to, że ja tu robię tę analizę techniczną, bo to jest w sumie chwilka, żeby powiedzieć, o co tutaj chodzi. Nie oznacza to, że jest to jedyna słuszna i dobra metoda. No niestety, nie oszukujmy się, analiza techniczna to jest jakiś tam wycinek całej metody, wycinek jakby całej metodologii inwestowania. Jest to tylko jeden element, który daje nam jakąś tam chwilową, podkreślam chwilową przewagę statystyczną i po prostu no, nie możemy liczyć tylko na analizę techniczną. Analiza mówi nam techniczna, kiedy mamy coś kupić, ale niestety nie mówi nam, co warto kupić, tak? To jest zajebista różnica, kochani. To, że pojawiła się jakaś formacja w Kutasa, czy jakiegoś tam RGR-a, jakieś tam podwójne dno, podwójne cycki i tak dalej, to wiecie, to jest tam chuj, nie? Bo wystarczy, że wejdzie jakiś grubas, jest sobie jakiś fajny, mocno, fajnie widoczny opór, tak? Wejdzie sobie jakaś gruba ryba, sprzeda w chuj i ten wasz opór zostanie wyruchany w dupę, rozumiecie, o co chodzi, nie? Nie ma to w ogóle żadnego przełożenia, ten opór, po prostu on znika, no, wszystko idzie w pizdu, w dół, wszystko jest sprzedawane i tyle warty jest ten opór. I każda inna formacja może zostać zanegowana, ponieważ niestety, ale na wykresie nie grają formacje czy jakieś setupy, jakieś głupie świeczki, jakieś tam harami, jakieś tam objęcia bessy, sresy, chuju mujów, jakieś pimbary z ogonkami wielkimi, to nie gra, grają pieniądze. Ktoś pierdoli dużo, to pójdzie do góry, ktoś... Zaczyna sprzedawać tutaj, idzie na dół. I tyle. Ktoś zaczyna znów to sprzedawać, idzie na dół. Kolejny temat. Nikt, praktycznie nikt, nie patrzy na te słupki tutaj. One są kurewsko ważne. Bo one mówią, ile kontraktów, jaka ilość kontraktów zmieniła właścicieli, tak? Więc tu nie tylko chodzi już o to, jaka cena jest, jak on się zachowuje cena, ale ile ludzi uczestniczyło w transakcji. Aż tutaj zobacz, kurwa. Sorry. Mamy tutaj potężny pin, tak? Tutaj potężna ilość ludzi zapewne co robiła? Kupowała! Kupowała te grube ryby, co mieli tyle mocy w pieniądzach, żeby tą cenę wyjebać do góry i ją wyjebali. Tu był jakiś tam retest, zobacz kurwa. Spadło tutaj znów na ten poziom niżej, a już mniej ludzi sprzedawało. Nie było tu już po prostu podaży i se poszło do góry. Prosta akumulacja. To już jest troszkę wyższa szkoła jazdy, ale można się tego nauczyć. To jest po prostu analiza wolumenu. Na to nikt nie patrzy. Ja wam tu daję tylko wskazówki, na co jeszcze warto patrzeć, jeżeli chodzi o analizę. Ale nawet jeżeli połączymy analizę techniczną z analizą wolumenu, to też jest chuj! Jeżeli nic nie wiesz o danej spółce giełdowej, czy o danym projekcie, który jest w tokenie kryptowaluty, to chuja zrobi. Bo to jest ciągle tylko takie... Masz niepewne informacje, tak? Jak gapisz analizę techniczną, no to widzisz drzewa. Spróchniałe, gówniane drzewo, albo bardzo ładne drzewo, ale nie widzisz całego lasu. A cały las to jest analiza fundamentalna danego waloru, tak? Mało tego. Możesz jeszcze się pokusić o analizę makroekonomiczną, związaną na przykład z jakąś tam spółką, z branżą. I wtedy już nie widzisz całego lasu. Widzisz całą jebaną puszczę. Widzisz całą Amazonię, która ścina na wpiździec. Co z tego, że na jakieś tam jedno drzewko pięknie wygląda, jak pójdziesz parę kilometrów dalej i masz wszystko spalone w chuj wycięte. Więc nie jest dobrze. Marny los takiego lasu, tak? Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Myślę, że wiecie. Także nie, analiza techniczna fajnie, bo jest prosta, łatwo do zrozumienia, szybko się łatwo nauczyć, wszystko jest na obrazku, to lepiej łepetyna to pojmuje. Ale niestety to jest za mało.
Tyle za analizy technicznej. Wspieraj się nią, jest fajna, mówi kiedy kupić, ale nie mówi co kupić. Zapamiętajcie to sobie. Czy tam zapamiętaj. Dobra. Więc dalej, przechodzimy do drugiego wątku, jakim jest niby jakaś tam akcja marketingowa MBP, niby 91 tysięcy złotych zapłacono 3 youtuberom za to, aby promowali, no, jakby w sensie pejoratywnym kryptowaluty, żeby zniechęcali ludzi do kryptowalut, tak? Więc ja powiem, jak to wygląda. Z mojego punktu widzenia. A mało tego, dostałem hejt jakiegoś miłego gościa, który twierdzi, że mi zapłacono 30 tysięcy złotych, żeby ludzi zniechęcał do kryptowalut. Oczywiście w kontekście hejtowania przeze mnie Dascoina i Kryptocoina. Tego, Futurocoina, sorry. Kryptocoin. Futurocoina i Dascoina. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z akcją MBP, bo tu chodzi ogólnie o kryptowaluty, więc pozdrawiam hejtera. No, więc wracając do wątku. Po pierwsze, mi nic nie zapłacono. Po drugie, nie jestem takim youtuberem, żeby mieć takie zajebiste zasięgi, że MBP do mnie pisało, no to troszkę śmieszne. Przynajmniej na razie. No a jeżeli chodzi o całą akcję, no cóż, no, akcja jest skierowana do lemingów, które nie myślą samodzielnie, no po prostu, no do ludzi, którzy myślą, że łatwo mogą zarobić, zaraz tam kasę wyciągną i jest git. No ta reklama jest do takich lemingów skierowana. Niestety. Więc pod tym względem, no fajnie, że jest taki filmik, no ale, znaczy filmik. No parę tych filmików youtuberów, ja ich nie oglądałem. No ale wiadomo, o co chodzi. Byleby ma zmanipulować obywatelem, żeby nie przechodził na krypto, bo banki się boją krypto. Wiecie, o co chodzi. Obywatel bez pieniędzy to obywatel łatwy do manipulowania i kontroli. Tak to niestety jest. A jeżeli myślisz samodzielnie, wyciągasz wnioski, czytasz różne rzeczy, oglądasz, analizujesz, to wtedy wiesz, że taka akcja jest trochę śmieszna, bo wiesz, że na krypto można zarobić. Oczywiście jest to jakiś tam, jakaś forma hazardu, spekulacji, ale idąc tym tropem, to kurwa, no powinni zabronić w takim razie Forexu, powinni zabronić nadzwyczajnego w świecie kasyna, pokera. Pokera to już sobie zabronili. No ale nie wszędzie. Kasyna, pokera, tego. Z układów bukmacherskich, no to wszędzie jest to sama, ten sam mechanizm. Też łatwo się uzależnić, zostać hazardzistą, a teraz wszyscy na krypto się rzucają. Bo krypto jest najgorsze z tego wszystkiego. A dlaczego? No dlatego, że zagraża to systemowi bankowemu, monetarnemu. No wiecie, o co chodzi, no jest manipulacja wszędzie, wszędobyska, w chuj. No. Tyle chciałem co w tym odcinku powiedzieć. No jeszcze może zrobimy taką szybką analizę tych tam najważniejszych krypto. Dobra. Tak jak przewidywałem, tutaj na tym poziomie tego, co to jest, opór, cena się odbiła. Bitcoin, nie? To jest Bitcoin. O, lepiej to widać. I teraz ja mogę powiedzieć, o, przewidziałem, jestem już w temacie. Chuja przewidziałem. Nic nie przewidziałem, po prostu to wynika ze statystyki, że tutaj będzie jakaś reakcja na tym oporze. No po prostu, to jest czysta psychologia rynku. I wracając, o, jeszcze jedna rzecz. Wracając do analizy technicznej, że ona nie działa na krypto. Wszędzie analiza techniczna działa tak samo, bo wszędzie psychika ludzka jest tak samo popierdolona. I wszędzie są te same formacje i tak dalej. I jak ktoś twierdzi, że analiza techniczna działa gorzej niż na przykład na Forex czy na innych giełdach, to pierdoli głupoty. Wiadomo, że jest tutaj więcej trendów i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że mechanizm jest ten sam. Zresztą moim zdaniem krypto niedługo będzie mniej trendowe. No, także no tutaj nie mówię, że przewidziałem. To było bardziej prawdopodobne statystycznie, że tu się odbije. Pytanie, co się będzie dalej działo? Czy tu się zrobi podwójne dno? Czy jakoś tam wyjebie dalej? Czy jeszcze przebije do 4000? Bo niektórzy nawet tak prognozują, niektórzy traderzy. Ja tam nie mam zdania na ten temat. Ja po prostu reaguję. Dobra, jeszcze ktoś mnie o Liska pytał. Bo tam był cały ten rebranding. No widzicie, jaka jest reakcja na ten rebranding, który okazał się relaunchingiem. Coś tam pokazali, jakieś strony internetowe, nowe, ładnie wyglądające. A samego produktu jak nie było, tak nie ma. No i chuj, czekamy dalej i modlimy się, że coś z tego będzie, tak? No i chuj. Jota. Podwójne dno. Więc jest jakieś tam prawdopodobieństwo wynikające znowu z analizy technicznej, że wyjebie do góry. I chuj. Stratis. To samo. Omnice go. Tu jest większe prawdopodobieństwo na co? Jak myślicie? Spadki? Czy wzrosty? Piszcie w komentarzach i chuj. Dobra. Subskrybujcie mój kanał. Będzie zajebiście. Ja idę chlać. Bye bye. Thank you.
Ha 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 ha